Siemanko, siemanko, mamy 2 sierpnia, czyli nowy miesiąc z gamingiem i jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy na tym kanale, to ten kanał traktuje o grach opartych o blockchain, technologię NFT i kryptowaluty, na których możemy zarabiać realne pieniądze, więc jeżeli chcecie zarabiać na swoim gamingu jakiekolwiek pieniądze, to dajcie subskrypcję, dajcie dzwoneczek, byście nie przegapili kolejnych filmów. Natomiast dzisiaj w NFT Newsach porozmawiamy tutaj o tutaj troszeczkę starszych grach League of Kingdoms. Sorare sobie przypomnimy, zobaczymy jak to wygląda na łaksie, cała rozpiska tygodniowa, co się dzieje Vulcanverse, w Real Fever. Także serdecznie zapraszam i pamiętajcie, oglądamy od deski do deski, a teraz już lecimy tutaj do naszych projektów gamingowych. Zapraszam. I jak widzicie, zaczynamy tradycyjnie od spojrzenia tutaj, co się dzieje na rynku Play to Earn. Jak widzicie, w ciągu 24 godzin Rune, Avagochi, token REV, Binamon, My Neighborhood, Alice, to były tokeny, które poszły do góry. Natomiast tutaj w czasie, kiedy nagrywam, tak jak widzicie, mamy akurat na tych tokenach spadki, do góry poszło SLP. No i tak naprawdę to większość na ten moment sobie tam delikatnie spada, czyli jakoś tam robi korektę. Przejdziemy teraz do takich statystyk tradycyjnych. No i tutaj macie w ciągu 24 godzin, które tokeny zyskały najwięcej. Widzicie, że jakichś takich tokenów memicznych trochę jest. AnarX tutaj z gamingowych, Ghost. A tak to za bardzo jakby nie widzimy w tym zestawieniu. Jeżeli chodzi też o Play to Earn, w ciągu 7 dni kto najwięcej zyskał, to tak jak tutaj widzicie, My Crypto Heroes, Illuvium, Must, z takich tokenów gamingowych, to właśnie te projekty zyskały. Też mówimy tutaj jeszcze o Chi, na której mamy i menadżera piłkarskiego, i grę taką Taurion. Zobaczymy, kiedy oni to już tak wydadzą gdzieś tam do końca, czyli bez tych różnych tam faz alfabeta. Lecimy dalej. Macie tutaj takie zestawienie, co się wydarzyło w poprzednim tygodniu, także na gamingu listowanie Axie Infinity na OKEX, Avagochi, no to też taki projekt jakby DeFi-owy, ale tutaj też i coś tam z gamingiem, Faraland, jeżeli chodzi o gaming, to Lightning Cash, to też tutaj o tym mówiliśmy. No i można powiedzieć, że projekt Lempo, Digi, Finex, tyle listowanie Lempo, także wiem, że część osób tutaj posiada. Dalej lecimy, sprawdzamy, tutaj macie ekosystem Polygona, NFT Plus Gaming, także wiem, że na Telegramie mamy jedną osobę, która bacznie sprawdza te projekty, bardzo się cieszę, że takich osób nam coraz bardziej przybywa, bo tych projektów jest coraz więcej, no i czasami nie sposób na nie zwrócić uwagę. No i tutaj macie wszystko, co gdzieś tam kooperuje z Polygonem, wszelkie takie projekty. No i jeszcze raz rzut na Solanę, tutaj akurat w tym zestawieniu nie ma tej nowej gry, w sumie projektów gamingowych jest 6, ale tutaj za to macie to wszystko jakby rozpisane, z czym to się wiąże, także pamiętajcie, że DefiLand już współpracuje z Animoco Brands, więc wydaje mi się, że to też będzie jeden z lepszych projektów, wiecie jak tutaj podchodzi do tej całej pracy Animoca. No i tak jak obiecałem wam, takie zestawienie tygodniowe tego, co się tutaj dzieje na łaksie. Mam nadzieję, że uda wam się wybrać jakieś ciekawe projekty. Tutaj wiem, że jest sporo miłośników właśnie różnych kart, różnych dropów na łaksie i potem gdzieś to tam albo dalej sprzedajecie, albo dropicie sobie na RP Planet. Ja powiem szczerze, tutaj nic ciekawego dla siebie nie znalazłem, także raczej na nic się nie będę porywał, jeżeli chodzi o Vaxa w tym tygodniu. No i informacja taka od Sorare. Jeżeli ktoś jeszcze nie gra w Sorare, to
poniżej tutaj mojego wideo macie link referencyjny. Przypominam, że za zarejestrowanie się z mojego linku dostajecie tam chyba 100 milionów więcej do zakupu kart Common. No i dodatkowo przy zakupie z New Science 5 kart możecie dostać losowo kartę numer 6, jeżeli chodzi o kartę rzadką czy rar w kolorze czerwonym. Natomiast tutaj macie bardzo taką ciekawą rzecz, bo zauważcie, to już kiedyś mówiłem, że kilku zawodników, takich nawet czołowych, również gra w So Rare. I tutaj taka ciekawa rzecz się wydarzyła. Timo Werner chciał zakupić, wysłał ofertę odnośnie Jeremiego Doku. No niestety tutaj gracz jakby napisał, że musiał niestety zrezygnować z tej oferty. Nie była na tyle ciekawa, także Timo Werner musi ponowić ofertę. No i taka interakcja pomiędzy zawodowymi piłkarzami a zwykłymi graczami może się zdarzyć właśnie w So Rare, że możecie razem z nimi rywalizować, ale też gdzieś tam im sprzedawać te wasze atrakcyjne karty. No i kolejna rzecz odnośnie So Rare, to już So Rare data, macie informację, że została zrobiona fajna aktualizacja, gdzie możecie na swoim profilowym sekcji ustawić, czy chcecie mieć podgląd w ETH, czy w euro, czy w funtach, czy w dolarach, także tak jakieś tam ułatwienie. Wiem, że dla niektórych no dosyć taka ważna zmiana. Lecimy dalej do naszych tutaj starych projektów. League of Kingdoms zapowiada odpalenie 12 kontynentu. Ja ostatnio gdzieś tam miałem przyjemność rozmawiać z ziołem, że to też jakby nie o to chodzi, żeby tych kontynentów namnażać, z uwagi na to, że jeżeli mamy landy gdzieś tam na obrzeżu, no to jakby nie ma cały czas wysyscenia tych graczy, żeby wszyscy gracze gdzieś tam kolejne landy zajmowały. No i im więcej tych kontynentów będzie, to po prostu gracze się będą tylko w środku usadawiać. Nie wiem, być może ekipie na tym zależy, tak, żeby te landy w środku zaczęto kupować, czy to na OpenSea, czy to z jakichś tam przyszłych aukcji. No my gorąco tutaj czekamy, czy będzie jakakolwiek zapowiedź takich aukcji. No i też mamy zapowiedź kolejnej gry CVC. Jak wiecie, tutaj mój kontynent jest jak zwykle rozstawiony, jeszcze niepokonany. Zobaczymy, czy w przyszłości jak to będzie wyglądało. Tutaj już 7 kontynent będzie brał udział w tym CVC. Także macie tutaj rozstawienia. Drugi kontynent jest rozstawiony w późniejszej fazie. No i zobaczymy, kto tam gdzieś trafi, czy to akurat dwójka i czwórka trafią do półfinałów. Odnośnie Dinox, tak jak wiecie, Maciek, jak wrócić z urlopu, to wspólnie się przyjrzymy bardziej temu projektowi. Natomiast ja już jakby zapowiadam 4 sierpnia o godzinie 18 będzie możliwość tego, co najbardziej mnie gdzieś tam interesuje, stackingu. Także warto już obserwować. Wiem, że część już gdzieś tam chyba kupuje te jajka albo się do tego gdzieś tam zabiera, więc ja jeszcze aż tak mocno się nie przyjrzałem tej grze, ale myślę, że warto gdzieś tam zrobić własny research. Pamiętajcie, wszystko to, co mówię w czasie NFT newsów czy innych poradników, to tylko moja prywatna, subiektywna opinia, a wy musicie zrobić jeszcze własny research. Pamiętajcie, ja tu nie robię żadnych tutaj, że tak powiem, nie naganiam was na te projekty. Podstawą jest własny research, to nie jest żadne też doradztwo finansowe, takie tylko w jakichś instytucjach bankowych, jeżeli czegoś takiego szukacie. Macie tutaj informacje odnośnie Polkawar. Dzisiaj o godzinie 14 ruszył airdrop, także będzie trwał do 8 sierpnia. No i warto skorzystać. Różnie to może być, raz coś tam dostaniecie, raz nie dostaniecie, ale jak nie będziecie korzystać, to nie będzie. Także warto próbować i być może w którymś airdropie to wam zostaną przyznane te tokeny. No i im więcej próbujecie, tym więcej jest tych szans. Tutaj odnośnie tej gry, którą gdzieś tam pokazywaliśmy na live, Step Hero, jest informacja, że o godzinie 16 będzie tutaj
AMA. No i tam też zostanie rozdana gdzieś tam $200 w tokenie Hero, także warto brać w takich AMA udziały, szczególnie jeżeli Was taki projekt interesuje. Tutaj mamy informację też od Binemon, czyli tego przez E. Robią tutaj takie bounty, bug bounty, czyli sprawdzenie wszelkich jakichś błędów. No i na to mają $100,000, więc wszelcy gracze, którzy będą gdzieś tam grali i gdzieś tam znajdą takie mocno istotne błędy, mogą zostać wynagrodzeni. Także jeżeli uważacie, że ta gra spełnia Wasze wymagania i chcecie w nią pograć, no to jest okazja też zdobycia dodatkowej gdzieś tam kasy. No i też ważna informacja, bo Vulkan Forge się otworzył wczoraj dla wszystkich posiadaczy ziemi, natomiast można tutaj w zasadzie Vulkanverse, bo Vulkan Forge to można powiedzieć, że to jest takie zrzeszenie różnych gier i tutaj jeżeli chodzi, mamy też do dyspozycji taką arenę, już teraz każdy w nią może sobie zagrać i gdzieś tam chyba tutaj w tym wypadku zbierać tokeny lava. Także ja też gdzieś tam się przyjrzę temu tematowi. No i ostatnia rzecz, ale być może jedna z ważniejszych. Macie na kanale Maćka film wpadł odnośnie ambasadora projektu Real Fever, Bruno Fernandes. Ja mogę się pochwalić, że tutaj nie tłumaczyłem, a robiłem tylko napisy. Także wiem, że nie są takie do końca idealne, ale pierwszy raz gdzieś tam korzystałem z danego programu, żeby właśnie stworzyć te napisy. Także warto zapoznać się z tym, co mówi tutaj Bruno Fernandes. No i też Maciek pozyskał nowe gdzieś tam informacje insiderskie tutaj od osób, które zarządzają tym projektem, więc dużo, dużo naprawdę ciekawych informacji. No i polecam obejrzeć ten film. Jeżeli chodzi o NFT newsy, to z mojej strony na dzisiaj to by było wszystko. Przed Wami dzisiaj jeszcze na pewno będzie Axie, specjalnie dla Moniki dzisiaj będę nagrywać. Na pewno pokażę całe te walki, jakie wykonuję na Twitchu, sobie pogram, a potem z tego zmontuję film i również powiem Wam, jak tutaj zdobywać te doświadczenie, jak gdzieś tam SLP, jak to mniej więcej w to grać. Natomiast inny poradnik zrobimy razem wspólnie z Ziołem, żeby Wam pokazać, jak zrobić zakupy pod różne wersje akcji, czyli gdzieś tam do rozmnażania i też do samych walk. Czy to też gdzieś tam z uwagi na arenę, czy powiedzmy jakiś tam najtańszych, żeby tylko robić adventure, czyli te przygody. Ja jeszcze mam tutaj dzisiejszy dzień i jutrzejszy, także na pewno trochę będę nagrywał i mam nadzieję, że tutaj dosyć ciekawe filmy uda mi się stworzyć. Też gdzieś tam mam w zamyśle i mam nadzieję, że tutaj czasu starczy, żeby dla nowych graczy, którzy przychodzą, zrobić taki poradnik od podstaw, czyli co to jest NFT, na czym polega blockchain gaming i tutaj jak krok po kroku gdzieś tam sobie korzystać z tych wszystkich rzeczy, bo widzę, że coraz więcej osób tutaj przychodzi do nas z tradycyjnego gamingu. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień i NFT News, i to by było wszystko. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, zachęcam do zostawienia komentarzy, tak jak mówię, wkrótce po tych komentach myślę, że tam jakieś nagrody będą. Życzę miłego dnia, trzymajcie się, do zobaczyska.